Agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Macie Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marta Ratuszyńska, pierwsza kandydatka na prezydenta Radomia, w wyborach na prezydenta Radomia, Komitet Wyborczy Wyborców, Radą dla Mieszkańców. Dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry, dzień dobry Radom. Pani Marto, kampania samorządowa w Radomiu przynajmniej na ten moment nie porywa. Jesteśmy, jak zwykle zresztą, zasypywani ulotkami wyborczymi, które. Wysypują się z naszych skrzynek pocztowych. Wiemy to są takie standardowe, konwencjonalne metody, jakimi od lat posługują się kandydaci. No ale pani próbuje tych takich mniej standardowych, mniej konwencjonalnych rozwiązań, chwytów czy propozycji, bo pisze pani list do króla Szwecji z prośbą. O zwrot oryginalnych statutów łaskiego, które zostały zrabowane przez Szwedów podczas potopu. Spodziewa się pani odpowiedzi od króla Szwecji? Panie redaktorze, Statuty Łaskiego to jest tak ważny dokument w historii Polski, który został ustanowiony właśnie w Radomiu. I te Statuty Łaskiego zawierają właśnie też Konstytucję Nichilnowi. Zostały one ustanowione wraz z Konstytucją w 1505 roku przez Jana Łaskiego, który był na, który, na żądanie czy na zlecenie króla i sejmu. To jest tak ważny dokument, który... Odczytam tutaj pełną nazwę, ponieważ został wydrukowany później w znanej drukarni w Krakowie przez Jana Hallera. I to było ukoronowanie reform ustrojo ustrojowych wprowadzonych przez Sejm Walny, obradujący właśnie w Radomiu w 1505 roku. I po wydrukowaniu nazywały się one tak. Przesławnego Królestwa Polskiego, przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety. Radom ma taki, miał taki dokument, który został ustanowiony tutaj i w ogóle my się tym nie chwalimy wystarczająco. Ludzie o tym nie wiedzą, ale obawiam się, że może nawet sami Radomianie nie zawsze o tym wiedzą. Przede wszystkim mm, zwrócenie się do Szwecji, o zwrot tego zrabowanego dokumentu podczas potopu szwedzkiego, to oczywiście, oprócz tego, że ja oczywiście mam nadzieję, że jest to możliwe, żeby doprowadzić do tego zwrotu. No właśnie, czy prezydent Ratomia Marta Ratuszyńska będzie w stanie zmusić króla Szwecji, żeby e, oddał e, tak ważny dla naszego miasta e, statuty łaskiego? Nie, ja nie zamierzam. W ogóle nie będę nikogo do niczego zmuszać, ja po dobroci, mam nadzieję, że w ten sposób. No bo chyba z królem będziemy. inaczej się nie da. Na, absolutnie, oczywiście, że tak. Nawet zakończyłam ten list w taki sposób, że chyba co król odebrał, król może zwrócić. Ehm, także mam nadzieję, że jego wysokość, być może, jeżeli bym została prezydentem Radomia, to będę chciała poprosić o audiencję w tej sprawie. Natomiast ja uważam, nawet czytałam wypowiedzi prawników w tej sprawie, że raczej jest to rzeczywiście bardziej prawdopodobne, żeby taka oddolna społeczna inicjatywa samorządowa mogła to prędzej odzyskać właśnie prośbami i uzasadnieniem, dlaczego to jest dla nas takie ważne, że to właśnie radom, że to nasze miasto, w którym zostało to ustanowione, niż jakieś pertraktacje na wysokim szczeblu rządowym. Chociaż oczywiście, ja bardzo liczę na to, jeżeli tylko będę prezydentem, to ja będę, ale nawet jeżeli by się nie udało, to też będę prosiła o to, aby również nasz rząd wsparł to i pomógł odzyskać nam. Te statuty, ten oryginał, ale właśnie, żeby to wróciło do Radomia. Bo o to chodzi, żeby to wróciło do Radomia, żebyśmy my mieli to na jakimś honorowym miejscu. Gdyby się oczywiście udało odzyskać i odbudować zamek, no to wtedy oczywiście nie mam wątpliwości, że nie ma zamku bez prawa. Prawo jest podstawą wszystkiego. Te statuty to był zbiór polskich praw, najważniejszych wszystkich konstytucji, zawierający także prawo magdeburskie i zwierciadło salskie, prawnicy. Doskonale wiedzą o czym mówię. Więc to jest coś, no to jest naprawdę wspaniała rzecz, którą Radom powinien promować, chwalić się tym permanentnie. To powinno być w Radomiu widoczne. Mhm, też tak taka jak perełka, im... być może Oczywiście. E, zasobów muzealnych, nowego muzeum, bo takie, o takich muzeach mówi się, o które miałyby powstać w nowo odbudowanym e, zamku. Tak, to jest inicjatywa tutaj naszego lokalnego działacza, również kandydata na prezydenta i absolutnie tutaj nie chcę odbierać mu jego zasług w tym temacie. Bardzo popieram to i, i gdybym została prezydentem Radomia, to oczywiście, że będę wspierała, aby odbudować ten zamek. Natomiast podkreślam, że naszą inicjatywą jest właśnie odzyskanie tego dokumentu, który właśnie chciałabym, żeby najchętniej jakby się udało ten zamek odbudować, w jakiejś honorowej komnacie, został umieszczony właśnie w Radomiu, na tym naszym królewskim zamku. W bardzo mi się podoba taka wizja. Mhm. I na pewno na pewno będę do skutku walczyła o to. To znaczy, no dopóki będę żyć, no, to będę podejmowała takie próby. No, chyba że ktoś komuś innemu się uda to zrobić przede mną, ale to mam nadzieję, że będziemy współpracować i razem będziemy próbowali to odzyskać. Także podoba się pani wizja bezpłatnej komunikacji e, dla mieszkańców. To można powiedzieć, jeszcze nie wyróżnia pani na tle e, innych kandydatów, ale jest jednak coś, co wyróżnia, bo chce pani, aby ta bezpłatna komunikacja miejska dotyczyła także czteronożnych mieszkańców? Tak. Jeżeli chodzi o bezpłatną komunikację miejską, to uważam, że jest to bardzo istotne dla mieszkańców, którzy korzystają właśnie z tej komunikacji autobusowej. Wiem to dlatego, ponieważ jeździmy autobusami i po prostu rozmawiamy z mieszkańcami i słuchamy, co oni o tym myślą. No to do tej pory nie spotkałam się z opinią, żeby ktoś był przeciwny, a wręcz ludzie twierdzą, bo nie są to, zazwyczaj z, z takich aut komunikacji autobusowej korzysta, Zazwyczaj ludzie niezamożni. I oni, po, słyszałam takie opinie, że to, to jest najlepsze, co moglibyście zrobić dla mieszkańców Radomia nie jakieś inwestycje, które się ciągną i my nie mamy właściwie żadnych z tego korzyści. Tylko no, właśnie ułatwiając. nie widzimy nam tych korzyści, ale życie... one gdzieś tam są, na przykład w Cicie, prawda, który spływa wtedy, jeśli powstają nowe firmy i nowe. Zgadza się, ale to ja teraz powtarzam słowa mieszkańców. Ja mm -hmm. oczywiście nie do końca się tam może z tym zgadzam, ale to są takie, to jest takie ułatwienie ludziom mniej, gorzej sytuowanym funkcjonowania na co dzień. Kiedy mamy naprawdę trudne, trudną sytuację w. Mm -hmm. W Polsce no, no i pewnie jest coś, co, co może, może się wydarzyć z dnia na dzień. To jest coś, co. Tak, to jest coś, co może się wydarzyć z dnia na dzień. I co więcej, ja mam to oczywiście już zweryfikowane, ja mam to obliczone, ja mniej więcej mam to oszacowane, ile to będzie nas kosztowało. Ja dzisiaj mhm. tego nie powiem, bo wiem, że słuchają nas też nasi konkurenci. Nawiasem mówiąc. No właśnie tutaj przy okazji mogę wspomnieć, że kandydaci na przykład yy, mojego, mojego konkurenta pana Prygla yy, piszą do mnie z prośbą o pomoc, ponieważ no, yy, nie, nie radzą sobie ze sprawami merytorycznymi, więc wracają się do mnie o pomoc, yy, w jaki sposób można by było zrobić to lub tamto, yy, więc jy, ja yy, się zastanawiam, czy oni już mnie uważają za nowego prezydenta, dlaczego się nie zwracają do swojego lidera. Czy nie uważają go za osobę wystarczająco kompetentną, żeby odpowiedzieć na te pytania? Oczywiście, ja się bardzo cieszę i, i oferuję nadal moją pomoc, jeżeli ktoś potrzebuje. Natomiast. Dzisiaj y, pewne sprawy muszę zostawić na później i mhm. oczywiście w odpowiednim momencie to ujawnię, natomiast rzeczywiście wyróżnia nas to, że oprócz tego, że dla ludzi, to jeszcze chciałabym, żeby pamiętać o zwierzętach naszych domowych, ponieważ często to jest tak, że zwierzęta domowe no, wręcz są takimi terapeutami czy przewodnikami niektórych, więc tym bardziej y, powinna być taka możliwość y, to nie będzie tutaj jakichś kosztów. Y, znaczących, jeżeli chodzi o to, żeby umożliwić też zwierzętom, natomiast, natomiast oczywiście no, te zwierzęta musiałyby być wtedy w odpowiedni sposób zabezpieczone, i odpowiednio przetransportowane, żeby nie było to uciążliwe dla pozostałych pasażerów. To jest oczywiste. No tak, ale też to jest postulat, no może właśnie nie komunikacji darmowej dla zwierząt, ale dla mieszkańców. Dość często podnoszony, natomiast też są takie sygnały czy głosy, że w dużym mieście nie da się zorganizować bezpłatnej komunikacji. Udało się w Starachowicach, w Kozienicach. To jeśli mówimy o najbliżej Położonych mhm. miastach w naszym regionie bądź też na obrzeżach regionu. No i to nie da rady nie wypali mózgu lokalnie w Dla... dużym mieście, bo, bo widocznie nie będzie wystarczająco wystarczającej ilości środków, które na ten cel trzeba będzie wygospodarować z budżetu miasta na tak duży ośrodek, jak Pani odpowiada na tego typu argumenty. Y Uważam, że, że jest to możliwe, po prostu, ponieważ wiem, że już są miasta duże, właśnie, które to wdrożyły. W Lublinie jest, w Kielcach chcą to zrobić. I teraz zrobimy to w Radomiu. Jeżeli ja zostanę prezydentem, to ja gwarantuję, że to zrobimy. Jeżeli ja coś mówię, że zrobię, to na pewno tak będzie. Ja po prostu mam to już zanalizowane i uważam, że jest to możliwe. To Panie redaktorze, niektórzy tutaj obiecują gruszki na wierzbie, jak na przykład tramwaje, które są niezwykle kosztowną inwestycją. No więc to, co ja chcę zrobić, jest rozsądne. Nie jest to duży koszt. Jest to możliwe do zrealizowania, tylko no, trzeba usiąść i to zweryfikować, i ja to oczywiście zrobiłam. I uważam, że jak najbardziej jest to możliwe. Rzuciła pani prezydentowi Radomia Radosławowi Witkowskiemu i Arturowi Standowiczowi kandydatowi pis na prezydenta Radomia. Wyzwanie chce Pani spotkać się z nimi w debacie. To wyzwanie rzuciła Pani 10 marca w Dzień Mężczyzn. No właśnie minęło już prawie 10 dni, jest odpowiedź. Nie, nie ma, panie redaktorze, odpowiedzi. Co więcej, miała być zorganizowana debata właśnie przez organizacje społeczne, na którą właśnie zostały zapro zostaliśmy zaproszeni. I wczoraj było spotkanie w tej sprawie, abyśmy omówili warunki tej debaty i zasady tej debaty. I jak pan myśli, panie redaktorze, kto przyszedł omówić te warunki? No, była tam pani na pewno. No tylko ja tam była. Tylko. Nikt więcej się nie pojawił. Czyli nie ma kandydatów, którzy są otwarci na otwartą debatę. Yy, no niech mieszkańcy Radomia sami oceniają to. No właśnie, jak ocenić Dlaczego? taką kampanię, w której Dlaczego, tak? kandydaci obawiają się spotkania w cztery oczy? Yy, no nie jest to na pewno demokratyczne. Ja więc tutaj od razu zaznaczę bardzo mocno, że my mamy po pierwsze bardzo dobry program i pro, program kompleksowy. I jako pierwsi mieliśmy ten program i wiem, że ponieważ nasz już zaczęto chwalić za to, że właściwie tylko my mamy taki kompleksowy rozbudowany dokument, który jest programem uwzględniającym właściwie wszystkie dziedziny i co więcej ten program jest cały czas yy, dynamiczny on się cały czas zmienia ponieważ ja cały czas podkreślam to że to nie jest ostateczna wersja ponieważ właśnie ja zapraszam mieszkańców Radomia do współtworzenia co więcej ja pod każdym punktem naszego programu zostawiłam punkt na przykład ostatni podpunkt E w którym jest napisane miejsce na twój pomysł i ja tym samym mieszkańcom pokazuję że ja Stworzyłam faktycznie i fizycznie miejsce dla mieszkańców, że oni naprawdę mogą brać udział w tworzeniu tego miasta. To nie jest tak, że Marta Ratuszyńska będzie osobą jako prezydent, która będzie rządzić, tylko Marta Ratuszyńska będzie razem z mieszkańcami zarządzać miastem i ma nadzieję, że mieszkańcy będą pomagać, współuczestniczyć w tym i będą dopisywać swoje postulaty, które ja oczywiście będę uwzględniała w naszym programie i, i cały czas to robimy. Także ten program jest dynamiczny. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie my zmusiliśmy na przykład moich kontrkandydatów do tego, żeby też zrobili swoją stronę internetową, internetową, żeby pokazali i opublikowali jakiś swój program wyborczy, bo do, do tej pory tego właśnie nie było. Co więcej, ja chcę powiedzieć, że ja zapraszam już dzisiaj mieszkańców Radomia do tego, żeby wysyłali do mnie CV, ponieważ ja jako prezydent Radomia będę chciała ustanowić wiceprezydentów. Nie wiem czy wszystkich ale na pewno co najmniej jednego wiceprezydenta z grona mieszkańców Radomia. Także zapraszam do wysyłania CV już teraz, bo później to już może być za późno. Nie proszę się chwalić swoimi kompetencjami. Yy, I ja tym samym pokazuję, że ja nie będę zatrudniała swojej rodziny na stanowiska, tym bardziej, że ja nie mam rodziny. Nie mam dzieci, nie będę nikogo zatrudniała jako jedyna kandydatka. Ja będę po prostu yy, Zatrudniała specjalistów. Mieszkańcy Radomia będą mieli wpływ na to miasto faktycznie. I ja jestem jedyną kandydatką, która to Państwu gwarantuje, że tak będzie, bo jeżeli ja coś mówię, to ja tak robię. U mhm. mnie tak jest. Radom Błękitno-Zielona Dolina Nowoczesnych Technologii. To, tak. jest, to są ogromne wyzwania długoterminowe i ambitne, by mieszkańcy e, Polski pokochali Radom. Pani Marto, pani chce rozkochać się radom wśród mieszkańców Polski? Polacy mają pokochać nasze miasto? Tak, przede wszystkim to najpierw radomianie muszą to miasto pokochać, bo wiem, że część z mieszkańców jeszcze ma pewnie troszeczkę wątpliwości, czy je kocha, ale myślę, że jest to możliwe. Właśnie. Radą Błękitno-Zieloną Doliną Nowoczesnych Technologii, Doliną Medyczną. Takie hasła zastosowałam tutaj w naszym programie, ponieważ uważam, że po pierwsze, zieleń. I kompleksy, zbiorniki wodne, piękne baseny, które na przykład chcielibyśmy zrobić przy lesie kapturskim. Co więcej, chcielibyśmy, aby las kapturski przeszedł na własność miasta za jakąś tam symboliczną kwotę wręcz. Ponieważ mielibyśmy wtedy większy wpływ, żebyśmy mogli tam zrobić piękne tereny, właśnie zielono błękitną infrastrukturę. No i oczywiście dolina nowoczesnych technologii, czyli. Tutaj z kolei jest ukłon w stronę przedsiębiorców, w stronę młodych, młodych ludzi, ale w ogóle w stronę ludzi przedsiębiorczych, że będziemy chcieli stworzyć takie miejsce dla nich fizycznie. Oni będą przede wszystkim mentalnie mieli poczucie, że my tutaj wspieramy ludzi. Aktywnych i utalentowanych. Nie będzie podcinania skrzydeł takim ludziom, tak jak niestety docierają do mnie informacje z różnych źródeł, że ludzie po prostu się tutaj czują, że im się podcina skrzydła, że im się kładzie kłody pod nogi, jeżeli ktoś jest czymś się wyróżnia, w czymś jest lepszym, jakiś talent do czegoś jest aktywny, chce coś zrobić. Nie ułatwia się tego tutaj, tylko się wręcz tym ludziom to utrudnia, żeby ich. Yy, sprowadzić do takiego przeciętnego poziomu. Ale my musimy właśnie promować, ułatwiać takim osobom wszelką działalność, więc, więc dlatego Startup Radom, dlatego agencja Sparkrad 4.0, Przemysł 4.0, nowoczesne technologie, in sztuczna inteligencja, y y wszelkie, wszelkie technologie związane z, z medycyną, aby stworzyć otoczenie takie też i gospodarcze, i nowoczesne technologie, które będą wspierały właśnie to moje największe marzenie, czyli to, żeby Radom był Miastem o najlepszej, najlepiej ochronie zdrowia w Polsce. No, wystarczy jak będzie jednym z lepszych, ale ja bym chciał, żeby w ogóle miał najlepszą. Ale to muszą iść za tym Działania w różnych obszarach jednocześnie. Czyli nie tylko my musimy stworzyć warunki, żeby tutaj lekarze chcieli oczywiście przyjeżdżać, żeby chcieli tutaj pracować. Więc to muszą być zarówno warunki wewnątrz szpitali, czyli szpitale muszą być lepiej zarządzane, ale też na zewnątrz, czyli samo miasto musi oferować um, atrakcyjnym być miastem do zamieszkania, do życia miastem przyjaznym. Więc to wszystko razem y, musi współgrać. To oczywiście to jest koordynacja. To są ogromne wyzwania, sobie z tego zdaję sprawę. To nie, jest, to nie są sprawy do zrealizowania w jednej kadencji, więc ja od razu mówię, nie obiecuję, że to zrobię w jednej kadencji, ale trzeba zacząć to robić, zacząć i. Iść w tym kierunku. Ja pokazuję Państwu, jaką ja mam wizję, bo ja jako jedyna mam wizję. Nikt tutaj więcej nie ma, proszę Państwa, żadnej wizji na miasto. Ja mam wizję, uważam, że ta wizja jest bardzo dobra i jeżeli Państwo ze mną pójdzie, pójdą, to Radom będzie naprawdę zupełnie innym miastem i wszyscy będziemy dumni z Radomia wreszcie. Będziemy eksponować wszystkie nasze najlepsze strony i osiągnięcia. Wszystko zostanie pięknie podane, opakowane i wyeksponowane. Będzie to widoczne wręcz na, w centrum Radomia, będą to z pamiątkami z radomiem, wszędzie będzie można to nabyć mieszkańcy będą sami to widzieli. Jeżeli mieszkańcy będą to widzieli na co dzień, to tym bardziej i będzie się budowała duma naszego miasta, i także będą mogli i turyści będą mogli to zobaczyć, jak do nas wsiadą, bo będą mieli wreszcie co oglądać w naszym mieście, bo na razie nie mają po co tutaj za bardzo przyjeżdżać. Marta Ratuszyńska, pierwsza kandydatka w wyborach na prezydenta Radomia, Komitet Wyborczy Wyborców Radom dla Mieszkańców, była gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, Pani Marto. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu, i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast. Maciej jeśli niski kłaniam się nisko, do zobaczenia. Agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich: Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom.